Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w czwartym odcinku Simon Podcast. Miło mi poinformować, że podcast dostępny jest już w Spotify, a także w Apple Podcast. No i oczywiście na YouTubie i w YouTube Music jako właśnie podcast. Linki do tych wszystkich miejsc znajdziecie w opisie. Chciałem też powiedzieć, że w opisie znajdziecie także linki do wszystkich tematów, które w danym odcinku są omawiane. No i jeśli Wam się podoba ten podcast, to proszę o subskrypcję, czy to profilu Egzeka na YouTubie, czy też samego podcastu w Spotify i w Apple Podcast. Co w tym odcinku? Pokrótce powiem. Będziemy trochę mówić o przesyłaniu obrazków z konsoli na Twittera, na X-a, na serwis X, jak to jest zrealizowane. Powiemy sobie trochę o Gicie, ale o tym, jak lepiej go używać, jak można usprawnić pracę z Gitem. Potem powiemy sobie o wilkołakach, o Pokemonach i na koniec trochę o tym, jak kupuję rzeczy w Japonii. No to lecimy. Jakiś czas temu stałem się posiadaczem PlayStation 4 i wcześniej używając Xbox Series S byłem święcie przekonany, że PlayStation 4 też mi to umożliwi. O co mi dokładnie chodzi? Chodzi mi o prosty sposób na przesyłanie obrazków, abym mógł zamieszczać screeny z gier na X-ie, na serwisie X, czyli na Twitterze. Na Xboxie działa to tak, że w trakcie gry robię sobie fotki w trakcie rozgrywki, które automatycznie przesyłają się do aplikacji Xboxa na telefonie i stamtąd już mogę uploadować wygodnie to do serwisu Twittera. I byłem święcie przekonany, że dokładnie taką samą funkcjonalność posiada aplikacja PlayStation. I okazuje się, że posiada, ale tylko już w wersji dla konsoli PS5. Jeśli macie PS4, to niestety nie będziecie mieć tej możliwości. I tutaj jest dosyć śmieszny sposób na to, jak sobie użytkownicy PS4 z tym radzą. Okazuje się, że zapisane obrazki można wysyłać innym użytkownikom na takim wewnętrznym czacie w aplikacji PlayStation. No i jeżeli mamy kogoś w rodzinie albo ewentualnie stworzymy sobie drugie konto PlayStation, to takiemu fikcyjnemu użytkownikowi będziemy wysyłać te fotki. A tym samym zobaczymy je też w swojej aplikacji PlayStation, dzięki czemu będziemy mieć do nich dostęp i będziemy je mogli na przykład zamieścić w mediach społecznościowych. Także jest to dosyć absurdalne, jak to zobaczyłem. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby o tym mówić? No bo na Twitterze porównywaliśmy wszystkie trzy wiodące konsole Xboxa, Switcha i PlayStation pod kątem właśnie możliwości, jakie oferują ich aplikacje. Jeśli chodzi o przesyłanie zdjęć, to Switch w ogóle robi to w sposób jeszcze bardziej zagmatwany. Trochę na wzór tego, co oferowało Apple. Mianowicie na Switchu musicie się połączyć z tą samą siecią, w której jest aktualnie konsola, z tą samą siecią Wi-Fi. I wtedy macie dostęp do tych obrazków, które macie zapisane na konsoli w telefonie. Otwiera się Wam odpowiednia strona, taka lokalna, i z niej możecie już pobrać sobie obrazki. Można także zainstalować dodatkową aplikację na Switcha, która robi to w sposób bardziej atrakcyjny, sposób bardziej wygodny, tam pomija chyba któreś kroki. Oczywiście tą aplikację podlinkuję Wam w opisie do tego podcastu. No i
I z tych konsol, które posiadam, to tylko aktualnie Xbox Series S, czyli ta najnowsza generacja, umożliwia mi takie bardzo wygodne przesyłanie obrazków na telefon, do aplikacji na telefonie Xboxowej. Zarówno Switch, jak i PS4 wymagają robienia na dosyć grubych szpagatów. To też jest wina na przykład Twittera, bo z tego co zauważyłem, Switch posiadał automatyczne przesyłanie swoich obrazków czy osiągnięć na Twittera. Niestety API Twittera się na tyle zmieniło, że nie można zautoryzować się z poziomu Switcha w Twitterze. Być może to też jest problem z przeglądarką, jaka jest tam, to WebView, które jest zbudowane w samą konsolę i którego Nintendo już nie aktualizuje. Nie wnikałem w szczegóły, ale widzę, że kiedyś była taka możliwość, aby wygodnie przesyłać obrazki na Twittera. No to tyle z tego pierwszego tematu. Teraz przejdziemy sobie do drugiego zapowiedzianego tematu, czyli do systemu kontroli wersji Git, który jest najpopularniejszym tego typu systemem używanym przez programistów. No i to jest taka część troszkę przeznaczona do programistów, ale nie tylko, bo zachęcam wszystkich, żeby trzymali swoje, nie wiem, jakieś dokumentacje, jakieś pliki, zapiski właśnie w repozytoriach wersji, które fajnie pomagają potem rozeznać się w zmianach, jakie dokonywaliśmy w jakichkolwiek plikach. No ale tutaj sam Git, jeśli nie używamy graficznych nakładek na niego, czy też nie używamy go z poziomu naszego IDE, naszego edytora, tylko z poziomu konsoli, w której ja najczęściej na przykład pracuję, jest dosyć upierdliwym narzędziem, w takim sensie, że posiada milion różnych złożonych komend, które nie zawsze się przydają, nie zawsze o wszystkich pamiętamy. Te najprostsze są oczywiście wszystkim programistom znane na pamięć, ale istnieje sporo dodatkowych rzeczy, które czasami trzeba zrobić w Gicie, nie wszystkich pamiętamy. I ja nie chciałem już więcej używać jakichś dodatkowych nakładek. Używałem długo SourceTree, które było mega wygodne pod Maciem, ale stwierdziłem, że jednak moim miejscem jest konsola i próbowałem jakoś pogodzić ogień z wodą, to mianowicie używać konsoli, jak i mieć jakąś nakładkę na tego Gita, żeby nie był taki zupełnie surowy. I okazało się, że nie jestem jedyny w takich poszukiwaniach. Jess Duffield stworzył coś takiego jak Lazy Git. Tak na pierwszy rzut oka, gdy nie zmieni się temu kolorów i nie poprawi wyglądu tej nakładki, to wygląda coś takiego jak, nie wiem, jakiś dowolny program uruchomiony w systemie MS-DOS, który otwiera nam się właśnie w takiej konsoli i tam mamy dostęp do swojego repozytorium z plikami. Jess opisuje to w ten sposób: jeśli jesteś zwykłym śmiertelnikiem, tak jak ja, i masz dosyć słuchania, jak potężny jest Git, podczas gdy w twoim codziennym życiu jest to potężny wrzut w dupie, Lazy Git może być dla ciebie. Oczywiście to nie jest takie tutaj wszystko automatyczne. Moim zdaniem trzeba znać te podstawowe komendy, aby odnaleźć się w Lazy Gicie. No ale z takich prostych rzeczy, które przede wszystkim dostajemy takiego kopa w poruszaniu się pomiędzy plikami, branchami, commitami, stashami i pomiędzy tym, co zawierają poszczególne zmiany. Robi się to wszystko błyskawicznie. Podlinkuję Wam też materiały wideo, na których można zobaczyć, jak działa Lazy Git. Nie wiem, jak chcemy coś zatwierdzić zmiany, to klikamy spację. Jak chcemy
zrobić pulla lub pusha, no to klikamy literkę P. Jak chcemy coś odrzucić, klikamy literkę D. Jak chcemy coś edytować, literkę E. No, zaczynacie chyba czuć tutaj, jak to funkcjonuje. To wszystko robi się błyskawicznie, bez wklepywania komend, bez wyszukiwania w historii Basha poprzednich komend. Tu wszystko robi się skrótowcami i działa to w sposób piorunująco błyskawiczny. Moim zdaniem jest to najszybsza z możliwości do obsługi Gita w ogóle. Nie tylko w konsoli, nie tylko w IDE, nie tylko w jakimś nakładce graficznej. Nie ma szybszej, nie widziałem przynajmniej w mojej karierze, żeby ktoś mógł szybciej obsługiwać zmiany w Gicie i też mega wygodnie, jeśli tylko się nauczycie tych wszystkich skrótowców, to działa to mega wygodnie. Oprócz tego ważne jest też także to, że w dowolnej chwili można trochę podobnie jak w Vimie otworzyć sobie dostęp do konsoli. Jeśli czegoś Lazy Git nie oferuje albo czegoś nie umiecie znaleźć, no to po prostu wpisać tą komendę i wtedy zostanie ona uruchomiona po prostu z normalnej konsoli, z normalnego Gita. No i to załatwia dla mnie wszystko i ja działam sobie właśnie w taki sposób, że z poziomu konsoli mam takie błyskawiczne, szybkie, mega fajne narzędzie. Już mam i pod Linuxem, i pod macOS tego Lazy Gita i sobie bardzo chwalę i polecam. W ogóle mam ostatnio taką manię wyszukiwania rzeczy, które działają w konsoli, ale to może następnym razem opowiem Wam, co jeszcze ciekawego znalazłem. Dobra, no to teraz koniec tego działu, który można nazwać oprogramowanie. Teraz będzie bardziej rozrywkowo. Będziemy mieć trzy tematy związane z grami ogólnie. Także trochę z dziećmi i trochę z Japonią. Pewnie wszyscy znacie taką bajkę Scooby-Doo. Moje dzieci ostatnio mocno oglądają ją na HBO. Chyba tylko na HBO można ją znaleźć, bo po prostu tam są prawa od Warner Bros. No i w tej bajce Scooby-Doo w jednym z odcinków trafili na wilkołaka, takiego śmiesznego wilkołaka, z którym tam oczywiście, znaczy on może nie wyglądał początkowo śmiesznie, ale Scooby i Kudłaty robili z nim różne dziwne rzeczy, zmieniali mu fryzurę w pewnym momencie i to było mega zabawne, polecam ten odcinek. Ale potem się okazało, że moje dzieci wieczorem trochę bały się wilkołaka i musiałem im mówić, że wilkołaki nie istnieją, że to jest tylko fikcja, tylko bajka, iż w ogóle, że ten wilkołak to był przebierany, bo w Scooby to na końcu wszystko i tak się okazuje, że jest udawany i że to są przebierańcy. Musiałem im to tłumaczyć. Ale wraz z konsolą PS4 kupiłem sobie jeden z ekskluzywów dla PlayStation, czyli dla niektórych najlepszą grę w ogóle z PlayStation, czyli Bloodborne. Jeszcze w nią nie zagłębiłem i pewnie szybko się zagłębię, bo niestety nie mam czasu grywać aż tylu gier, ale chciałem zobaczyć, o co tu w ogóle chodzi i uruchomiłem sobie tą grę. Wiedziałem, że może być troszkę przerażająca, więc wiedziałem, czego się spodziewać. Ale duże wrażenie na mnie zrobiła pierwsza postać, pierwszy potwór, na którego od razu trafiłem, czyli nomen omen, to był wilcza bestia, coś takiego. Chyba nie jest wilkołak, tylko taki wilk, bestia, ogromny wilk. I tak, no, zrobiło to duże wrażenie na mnie. Można powiedzieć, że jest to konkretny, a pewnie w tej grze są dużo, dużo bardziej potworni przeciwnicy. I pozostając tej konwencji, w której ostatnio byliśmy, horrorowej, czyli Elvira, pomyślałem sobie, jaka gra na Amigę
nawiązywała do takich wilkołaczych klimatów. I okazuje się, że była taka gra od Core Design z 92 roku, która posiada takie wilkołacze intro, nawet w stylu Core Design. Ja pewnie w tą grę grałem, ale nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam. Pamiętam to intro, nie pamiętam samej rozgrywki. Tam skaczemy po platformach, z tego co widzę, i walczymy tam z przeciwnikami. No ale to intro jest takie z Core Design. Gra nazywa się Wolfchild i polecam, nawet jeśli ktoś nie lubi tego typu platformówek, polecam zobaczyć sobie intro. Jest mega. Jest tam konkretny wilk. Konkretny wilkołak, może nie taki jak w Bloodborne, nie takie wilczysko jak w Bloodborne, ale w tamtych latach musiało się wszystkim podobać to intro i pamiętam, że mi też się podobało. Polecam grę Wolfchild na Amigę. Czyli oprócz oglądania Skubiego, oprócz grania w Bloodborne, możemy także na Amidze zagłębić się w starą, już teraz retro gierkę od Core Design. To tyle o wilkołakach. Pozostając w dziecięcych i dziaderskich tematach, w ostatnim czasie moje dzieciaki zainteresowały się Pokemonami, co jest dla mnie dosyć szokujące, bo ja nigdy nie lubiłem Pokemonów. Nie wiem w sumie dlaczego, ale chyba dlatego, że to nie było już moje pokolenie, że byłem za stary na Pokemony. Oni zainteresowali się tymi Pokemonami poprzez serial na Netflixie. I poprzez gry na Switcha. Zajarzyłem wtedy, że wszystkie prawa do Pokemonów ma Nintendo. Nawet kupiłem im takiego oryginalnego Pikachu od właśnie z metką Nintendo. Znalazłem także gry planszowe, które są dosyć ciekawe. Te bitwy Pokemonów tam są odwzorowane. Jakieś zestawy kart można robić. Po co to wszystko mówię? Chodzi o to, że nie spodziewałem się, że w tak późnym wieku polubię Pokemony, po prostu. Że i w ogóle, że po prostu, że kupię to, że kupię ten temat, że zajarzę, o co w tym chodzi i że mnie to przekona, że to jest jednak fajny pomysł na zabawę dla dzieci, na jakieś stwory dla dzieci. I tych Pokemonów jest masa, nawet mam na swoim telefonie aplikację Pokemon Go teraz, która już jest kompletnie niemodna. A jednak wróciłem do tego, żeby dzieciom zrobić frajdę i sobie też trochę, bo nie żebym się bawił Pokemonami, albo żebym zwariował na punkcie Pokemonów, ale kupuję to. To jest takie dosyć szokujące, że po tylu latach zajarzyłem, o co w tym wszystkim chodzi. Pozostając w tych japońskich klimatach, na koniec chciałbym Wam krótko opowiedzieć o tym, jak kupuję gry w Japonii, jak to się odbywa. Od dłuższego czasu kombinowałem nad tym, żeby pozyskać konsolę Super Nintendo do mnie do domu. No i udało mi się, ale kupiłem tą oryginalną wersję, czyli Super Famicom, Super Famicona, który jest japońską wersją Super Nintendo i na której można uruchamiać gry w japońskich wersjach. No i zastanawiałem się, jak można pozyskiwać tego typu gry dla tego Super Famicona. Można to robić oczywiście na polskim Allegro, ale dużo większą frajdę sprawia mi pozyskiwanie tego typu gier z eBaya. Okazuje się, że wiele japońskich firm oferuje coś takiego jak darmową wysyłkę. To jest dosyć szokujące. Nie wiem, jak to mają dokładnie zrealizowane, ale darmową wysyłkę do Polski. Tak? I można sobie na eBayu zaznaczyć taki filtr, dzięki czemu możecie wyszukiwać tylko oferty z Japonii, które oferują darmową wysyłkę. No ja mam takie wyszukiwania zapisane z różnych tam kategorii. Najczęściej mnie interesuje
Nintendo DS, ale też SNES właśnie, czyli Super Famicom w Japonii i Wii. I w ten sposób kupiłem już sporo gier. Oczywiście tam toczą się licytacje, więc trzeba tam być aktywnym. No ja nie licytuję jakoś wysoko tam za grę jestem w stanie dać maksymalnie 100 zł powiedzmy. No jak dalej się to odbywa? To jest tak, że miałem jedną sytuację, że ktoś mi to wysłał jakimś kurierem i ta gra była, nie wiem jakim cudem, ale była po 2 dniach u mnie. Najczęściej jednak odbywa się to dużo dłużej, bo po prostu to jest wysyłane japońską pocztą, która po jakimś tam dłuższym czasie ta paczka jest przejmowana przez polską pocztę, trafia to na cło i tam jest doliczana jakaś drobna opłata, którą pobiera od was listonoszka. Najczęściej gdzieś tam płacę do 10 zł dodatkowo za odsłonięcie tego typu gry i cieszę się grą wprost z Japonii. Nawet ostatnio ktoś mi dał jakieś gratisy, jakiś Japończyk dołożył mi chusteczki z Yoshim, co było mega, mega fajne. Jeszcze tam miałem kilka różnych gratisów i w ogóle tam można wpisywać później na eBayu komentarze. Japończycy są bardzo przyjaźni, bardzo fajnie odpisują. No i przede wszystkim, co jest ważne, jakość tych gier jest dużo lepsza niż z polskich aukcji. Japończycy bardzo, ale to bardzo dbają o te gry, także to co otrzymacie, to co przyjdzie, możecie być spokojni i pewni, że będzie zadbane dobrej jakości i że na pewno się uruchomi. Teraz zastanawiam się, czy nie kupić konsoli w ten sposób, ale to jeszcze zostawiam sobie na później. Mam na oku dwie konsole, czyli Wii U w wersji japońskiej i Nintendo 64. Te dwie konsole będę chyba chciał sprowadzić z Japonii, ale zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze nie jestem pewien. W opisie do tego podcastu wrzucam wam też linki, czy link do filmików, który pokazuje, jak wyglądają sklepy z grami w Japonii. Jest w ogóle cały taki kanał, który znalazłem na YouTubie, który sobie czasami lubię pooglądać, właśnie, który pokazuje wejścia i przeglądanie gier w sklepach w Japonii. To jest w ogóle inny świat niż nasz, gdzie praktycznie już pudełkowe wersje gier przestają istnieć. Wszyscy powoli, powoli przechodzimy na, przynajmniej mówię o graczach konsolowych, bo gracze PC to już od dawna korzystają tylko ze Steama praktycznie, a gracze konsolowi jeszcze, szczególnie ci, którzy mają Switcha, jeszcze są przywiązani do pudełek. No to tyle w tym odcinku. Poniżej zamieszczam standardowo link do Buy Coffee 2. Chciałem podziękować kolejnej osobie, która dokonała drobnej wpłaty, postawiła mi kawę. Jeśli jesteś chętny postawić mi kolejną kawę, to dziękuję. No i zapraszam za tydzień do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy. Zapraszam za tydzień.